Siema, kolejny dzień. Ładna pogoda, znaczy ładna, ciepło, 10 stopni. Przyjechałem, trzeba ten fundament ogarnąć. Poza tym za jakąś godzinkę, może dwie, hydraulik będzie. Także będę trochę mądrzejszy o informacje od hydraulika. I hol zakupowy na początek. Parę rzeczy wpadło. Przewody. Wszystko zewnętrzne przewody, jeden do skrzynki od rozdzielacza 4x10, a reszta 3x1,5 i 3x2. Kątówka od brata pożyczona. To jakieś tam pierdoły z wiaderkiem. A tutaj mamy siatkę ocynkowaną. Siatka pójdzie między murłatę a dach, tak żeby żadne gryzonie nie wchodziły na budynek. Być może też dzisiaj się za to trochę zabiorę, zobaczymy jak to będzie z chęciami z czasem. Ale tak jak mówię, najważniejszy fundament. Mamy dwa dni po tym, jak brałem się za fundament i w zasadzie jest on dookoła zbity już w miarę, przynajmniej tak mi się wydaje. Zaraz go jeszcze objadę dookoła, zobaczę czy jest wszystko ogarnięte. I trochę liczyłem, że go się uda jakoś wyciągnąć, chociaż raczej to będzie ciężkie. No, myślę, że może kątóweczką na pół go cyknę i wtedy może jakoś to pójdzie, ewentualnie trochę go zbiję młotem po rogach gdzieś, żeby dało się to chwycić i może się uda to dźwignąć. Zobaczymy. Walimy z tematem. Udało się ogarnąć, trochę to siły kosztowało, spociłem się oczywiście standardowo, ale widzicie ile tego piachu wygrzebałem, także dość sporo tego było. No i tak to zostawiam na razie, no bo trzeba ogarnąć zbrojenie, a mam kumpla, który ogarnia tematy ze stali i z aluminium, więc prawdopodobnie wyspawa mi zbrojonko, które tutaj wrzucę, żeby już się nie bawić tutaj z wiązaniem tego wszystkiego, tym bardziej, że nie mam żadnych odpadów ze zbrojenia, więc bez sensu. A on by mi to raz, dwa ogarnął, więc przykryję się betonem i będzie ok. Niestety nie wiem jeszcze na kiedy to będzie, liczę, że w połowie tygodnia jakoś mi to ogarnie. No to może do końca tygodnia ogarnę tutaj tą stopę całą. W zasadzie to nie wiem, bo najpierw jak zaleję to betonem, to trzeba będzie odczekać parę dni, żeby to zeschło się, bo to jeszcze temperatura jest nieciekawa. Chociaż powinno być w miarę ok. A potem trzeba będzie zacząć myśleć o kominie. Jeszcze nie wiem, kiedy będę go murował, też prawdopodobnie za tydzień, za dwa praca ruszy. Jest u mnie też taka myśl, aby wymurować komin, ale wymurować komin tylko ponad belki stropowe. I go zostawić w ten sposób, żeby nie przebijać przez dach, żeby nie dziurawić dachu. No bo w zasadzie decyzja, czy to będzie piec na pelet, czy to będzie pompa ciepła, prawdopodobnie zapadnie, ja wiem, za kilka miesięcy dopiero zakładam, chociaż nie wiem jak to będzie i być może będzie pompa ciepła, więc niepotrzebny będzie mi ten komin. A kiedyś, jeżeli będzie problem i będzie trzeba ogarnąć jakiś piec, czy na pelet, czy na coś innego, no to jeden dzień roboty, przebije się i domuruje komin, będzie komin gotowy. I tak myślę, że to mogłaby być spoko decyzja, ale boję się, że może skończyć się tak jak z kominami, że kominów nie ma, a teraz trzeba kombinować. Więc może z drugiej strony lepiej ogarnąć to na raz i mieć gotowe. No nie wiem, głośno myślę po prostu. A drugi komin miał być planowo w tym miejscu, koza tutaj, gdzie jest wpisane, miał iść w murze tym, aż do sufitu. I go nie zrobiliśmy z tego względu, że chcemy kozę, która będzie miała rurę właśnie stalową do sufitu, która będzie odprowadzała dym. Wydaje mi się, że to po prostu ładniej będzie wyglądało i dlatego zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie. I w sumie tutaj akurat spoko, że nie zrobiliśmy tego komina, ponieważ plany się zmieniły i koza będzie mniej więcej gdzieś przy tym rogu. Więc decyzja o kominach była w połowie chybiona tylko.
No ale zobaczymy, kurczę, jak to będzie. Chwilę przerwy robię i wezmę się chyba teraz za poszerzenie otworu drzwi wejściowych. Był hydraulik. Ale kurczę, super gościu, konkretne. Widać, że ogarnia robotę. I oczywiście okazuje się, że jestem idiotą. Ale tak myślałem, kurczę, żeby zacząć tą robotę z kominem po rozmowie z hydraulikiem, ale że był czas, to przyjechałem i zacząłem robić. Tak pogadałem z hydraulikiem i w ślepo mówiąc oczywiście, no bo musi sobie sprawdzić dokładnie cenę, to ogarnięcie kotłowni plus butli z gazem zewnętrznej to jest około 25 tysięcy. A to ogarnięcie kotłowni na pelet z piecem to jest około 20 tysięcy. Oczywiście jest to spora różnica, ale przy koszcie całkowitym budowy domu jest to żadna różnica, tym bardziej, że gaz jest bezobsługowy. I przy gazie nie trzeba komina murować. No ale ja zrobiłem dziurę, którą bardzo prawdopodobne, że w przyszłym tygodniu będę zasypywał. Oj, człowiek to głupi jest. Trudno. No, także taka sytuacja miała miejsce, trochę się pośmiałem. Ogarnąłem sobie już tutaj wstępnie ten otwór. Tutaj mam kontrłatę przykręconą, tutaj już naciąłem sobie kątóweczką małą. Teraz dużą kątówką jeszcze przytnę sobie właśnie przy tej łacie, tak żeby prosto w miarę to przyciąć. No i będę kuł to młotem i tyle w zasadzie będzie roboty na dzisiaj. Później jeszcze ogarnę zamknięcie tych drzwi i spadam na chałupę. Czekam na informację od hydraulika i no i w przyszłym tygodniu zasypuję pewnie dziurę. No nic, zobaczymy jak to będzie. Lecimy z robotą. Piękna robota, szybko poszło i bezproblemowo w sumie. Zbieram się na chałupę, już dzisiaj nic nie będę robił, jest sobota, także nie chcę się za bardzo robić, 14 godzina. Myślę, że wystarczy. Zostawiam syf, nie chcę mi się teraz tego sprzątać. Być może ten gruz pójdzie do dziury w kotłowni, zobaczymy jak to będzie. W poniedziałek dzwonię do architekta, dowiaduję się jak to wygląda z butlą. Jakie to są wymogi, żeby ją postawić na działce. W zasadzie informacje mogę doczytać w internecie, ale architekt i tak będzie musiał wykonać projekt tego wszystkiego. Więc zadzwonię, zapytam ile to kosztuje, dowiem się wszystkiego. I kurczę, nastawienie jest na gaz. Cieszy mnie to w sumie, bo gaz jest chyba najlepszym rozwiązaniem na dzień dzisiejszy. A jakby to wyszło naprawdę w takich pieniądzach, no to nie ma nad czym się zastanawiać, bo przebija to pompę ciepła. Nawet jeżeli wyjdzie drożej od peletu, to nie szkodzi, bo jest bezobsługowe. Nie trzeba składować tego peletu, nie trzeba czyścić tego, nie trzeba wrzucać peletu, więc byłoby to najlepsze rozwiązanie. Tak jak podpowiedział tylko hydraulik, aby nie brać butli w dzierżawę, bo potem ceny gazu potrafią zrujnować. Ale to chyba każdy o tym wie. Przynajmniej tak mi się wydaje. Zobaczę w domu, ile tego materiału wyszło. A jeżeli wystarczy na odcinek, no to już tutaj się żegnam z wami. Do następnego.